Oczywiście to, co będzie w drugim półroczu, no to bardzo będzie zależeć od sytuacji epidemiologicznej. Często się powtarza, że nie będzie w Polsce drugiego lockdownu, bo nasza gospodarka tego nie wytrzyma. No moja odpowiedź jest taka, jeśli by sytuacja epidemiologiczna na nowo się rzeczywiście tak zaczęła wymykać spod kontroli, to nie będzie innego wyjścia, to będzie musiał być drugi lockdown. Także te argumenty, że nie będzie, bo nie możemy sobie pozwolić, no dobra, no to są trochę pobożne życzenia, również rząd zakłada twardo, że nie będzie lockdownu, ale to niestety dopiero zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie. Mam nadzieję, że jeśli byłaby potrzeba jakiegoś jednak lockdownu, to będzie on znacznie bardziej inteligentnie zrobiony niż wtedy w pierwszym półroczu i ze znacznie mniejszymi stratami gospodarczymi. Ale powtarzam, tutaj to jest cały czas niewiadoma. Nie wiemy, czy jak długo będziemy żyli z pandemią, z COVID-em. Nie wiemy nawet, czy w ciągu nie tylko drugiej połowy tego roku, ale nawet nie wiemy, czy w przyszłym roku już skończymy problemy związane z COVID-em, bo wcale nie jest pewne, czy nawet za rok szczepionka będzie naprawdę dostępna dla nas. Także zobaczymy. Ten kryzys może, szczęśliwie recesja może się skończyć gdzieś za 2-3 kwartały, ale można niestety sobie wyobrazić scenariusze czarniejsze i dłuższe trwanie recesji.